Dobra, to jesteśmy już przy komputerze Windows oryginalny Optimusa. Będzie za chwilę wrzucane pięknie do instalacji. Ja sobie już przygotuję dyskietki. Wrzucamy dyskietkę z numerem 1. Dajemy. O, przepraszam, to nie to. Tutaj. Zaraz. Alt F1. O, tak się zmienia. Dajemy na odczyt z dyskiety. No i mamy. Bam, bam, bam. Setup, exe. Klikamy. Jedziemy z instalacją Windowsa 3.1. Mam nadzieję, że instalacja przebiegnie bezproblemowo. Ja to może tutaj ustawię, żeby było coś widać. O, i pojawia się pięknie ekran startowy. Czyta setup. Więc myślę, że powinno być bez żadnych problemów. Zaraz się okaże, co nam się pojawi. No i proszę, naciśnij klawisz F1, naciśnij aby, naciśnij klawisz Enter. No to ciepiemy Enter. Instalacja ekspresowa. Ciepiemy sobie Enter. Czekamy. Ja troszeczkę wezmę i nie będę może całej instalacji pokazywał, bo układ klawiatury, dobrze, damy sobie Enter, kopiuję pliki, no to trochę może potrwać, więc nie będę tutaj całą instalację pokazywał, no bo to jest chyba 7 czy 8 dyskietek, to by trochę potrwało. Także co zmiana, co się będzie coś działo, to będę klikał, znaczy będę pokazywał na ekranie, co się dzieje, także instalujemy. Dalej się instaluje pierwsza dyskietka, 23, 27%, 32%, coś ruszyło. Przypominam, że instaluję to na 386, więc może to też jeszcze troszeczkę potrwać, wiadomo, ze stacji jest dłużej. No także monitorujemy na bieżąco, co się dzieje. Poprosił nas o dyskietkę numer 2. Szukam dyskietki numer 2. Pięknie dyskieteczka numer 2. Ciepiemy, dajemy Enter i jedziemy dalej z koksem. Poprosił nas ładnie o dyskietkę numer 3. Także dyskietka numer 3. Wkładamy w stacyjkę i Enter. Jedziemy. Pojawiło nam się, że już mamy strona kodowa, MS-DOS, jeżeli Windows, tak jest, wszystko jest pięknie, klikamy Enter dalej. Poczekaj, program instalacyjny, załaduje Windows. No i teraz już powinno iść wszystko ładnie, o ile nie będzie żadnych jakichś takich problemów. Mysza jest, jest mysza. Mamy program tutaj instalacyjny, ładnie. Proszę, jak się ładnie pojawiło. No to robimy retro. Damy sobie tak. Tech. Klikniemy sobie dalej. Klikniemy sobie dalej. Windows program instalacyjny. Nie widziałem tego programu instalacyjnego. Już nie pamiętam go, bo od 90. któregoś, początek 90. lat to instalowałem. Pamiętam u siebie. Jak to było super nowością, także on teraz się instaluje pięknie. Nie wiem, czy Was to będzie interesowało. Najwyżej sobie przerzucicie, przesuniecie do końca. Ja na razie chcę nagrać tą instalację tego Windowsa.
Zrobiłem trochę światła, ale widzę, że niewiele to dało. Chcę, żebyście wy mieli też jak najlepszy widok. Nie wiem, czy może tak. Teraz powinno być troszeczkę lepiej widać, co się dzieje, także czekamy. Windows cały czas się instaluje. No i mamy dyskietkę numer 4. Jest dyskietka numer 4. Wyciągamy dyskietkę numer 3. W stacyjkę pięknie. No i dalej. Czekamy. Mogłem to zainstalować z płyty, bo są już Windowsy, znalazłem w internecie, że gotowe na płytce, jest to minuta 8, ale cała przyjemność właśnie jest z instalowania tego z dyskietki, dlatego postanowiłem, że będę to instalował z oryginalnych dyskietek, nie będę instalował tego z płyty. Myślę, że to ma większy urok, przynajmniej dla mnie. Także czekamy. Jeszcze mam oryginalnego tego Windowsa, właśnie Optimusa, na dyskietkach. Tyle czasu i proszę, i te dyskietki nic nie straciły ze swojej jakości. Wszystko pięknie, jest białe, nie pożółkłe. Dyskietka wygląda jak nowa. Fakt, że dbam o to. Także proszę, jakie piękne. Optimusowski Windows oryginalny. Coś pięknego. Poprosił nas ładnie o dyskietkę numer 5. Także wyciągam czwóreczkę. Wkładam dyskietkę numer 5. Jedziemy dalej. No i zobaczymy, jak nam przebiegnie ta instalacja. Jesteśmy już przy 55 prawie procentach, 54%. Także jeszcze drugie tyle i Windows jest zainstalowany. Poprosił nas o dyskietkę numer 6. Więc dyskietka numer 6. No i jedziemy. Doszliśmy do 80%. Także jeszcze dokładnie 19, bo jest 81%. Aż sam jestem ciekaw, bo już nie pamiętam tego Windowsa. Chcę go, aż jestem ciekawy, jak on. Już nie pamiętam, jak on wyglądał, więc tak dokładnie, więc będzie miłe wspomnienie, jak się pokaże na ekranie. Poprosił nas ładnie o dyskietkę numer 7. Więc wkładamy dyskietkę numer 7, no i dalej. Czekamy. Poprosił nas o dyskietkę numer 8. Więc dyskietka numer 8. Dalej jest 97%. Więc już za chwilę naszym oczom powinien ukazać się Windows 3.1. 99%, 100%. No to jestem teraz świadkiem, jesteśmy świadkami instalacji Windowsa 3.1. Co się nam pojawi? Brak załączonej drukarki. Dajemy anuluj. I naszym oczom ukazuje się Windows 3.1, czyli mamy w pełni zainstalowany. Coś pięknego. Dajmy OK. Błąd systemu, nie mogę odczytać stacji dysków D, damy mu anuluj.
stacja D to CD-ROM, wiadomo, że jej nie odczyta. 100% bez samouczka. Zrobimy sobie, uruchomimy sobie ponownie system. Może ja wyciągnę tą dyskietkę. Startujemy. Musimy zrobić tak. Wpiszemy sobie win. I oto mamy Windowsa 3.1. Ciekawy jestem, czy dla komputerów Optimus. Ciekawy jestem, czy pojawi nam się dźwięk. Zacznij. Bez kopii zapasowej. Zainstalowano pomyślnie. Czyli jest OK. Jeszcze jeden restart. Zaraz się okaże, czy sterowniki do Sound Blastera będą w Windowsie. Czy będę musiał kombinować sterowniki pod Windows 3.1. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby sobie ten Windows już znalazł te sterowniki, gdyż o tyle byłoby mniej pracy. Może pod Sound Blastera będzie miał. Windows jest 93. Tutaj mój skaner, który będę tutaj podłączał, jest 92. Więc nie powinno być jakichś większych problemów. Grupa. Dobra, czyli mamy Windowsa 3.1 zainstalowanego. Chcę zobaczyć, czy dźwięk jest. Nie ma dźwięku. Czyli będę musiał, on Sound Blastera sobie nie znalazł. Nie ma jednak sterowników. Więc będę musiał kombinować sterownik do Windowsa. Do Windowsa 3.1. żeby można było odtwarzać piękny dźwięk. No dziwne, myślałem, że Sound Blaster będzie miał. Widzicie, że tutaj są sterowniki WinDriver. No niby teoretycznie są na dysku. A czemu on sobie ich nie znalazł? To wam nie powiem. To się tak zamyka. Akcesoria. Co jest w akcesoriach? No jest to zupełnie inny dźwięk, inny Windows. No widzicie, jest martwy. Brak zainstalowanych programów MCI w twoim systemie. MCI, program obsługi, panel sterowania. No to zaraz, czekajcie. Tutaj był... Gdzie jest ten panel sterowania? Grupa główna, tak. Panel sterowania. Tutaj coś było... Jakiś MIDI. MIDI Mapper, MCI Sound. No powiedzmy, że dodaj. Sound Blaster, aha, czyli tutaj jest Sound Blaster, no ale który ja mam? 1.0. Włóż dyskietkę numer 3. No czekajcie, zobaczymy, co to będzie. Jak wsadzimy dyskietkę numer 3. Wsadziłem. Aha, tylko że nie D, tylko A. Ok. Włóż dyskietkę numer 4. No to wsadzimy dyskietkę numer 4. Damy ok. Ajajajajajajajaj. 220 i to było 7. Nie odpowiadał ustawieniem na karcie. 5? Nie odpowiadają. 3? Nie odpowiadają. 2? Nie odpowiadają. No i teraz mam problem. Gdyż nie wiem, jakie są ustawienia tej karty. Zawsze mi się wydawało, że 220.
No nic. Słuchajcie, będę musiał coś nad tym się zastanowić. Będę musiał znaleźć te ustawienia tej karty Stone Blastera, ponieważ nie wiem, jakie były ustawienia. A wszystkie nie odpowiadają. Więc teraz nie będę tracił czasu, tylko ja sobie po prostu to znajdę, jakie były ustawienia pod Windows 3.1, no bo żadne nie odpowiadają. A jechać po kolei to może w końcu bym trafił, ale wszystkie nie odpowiadają. No skąd ja mogę wiedzieć, jakie były ustawienia na karcie Stone Blaster? Przejadę wszystkie po kolei. Ale żadne nie odpowiadają. Więc nie wiem. Dobra, chyba żeby jeszcze spróbować, poczekajcie, zrobimy tak, nie uruchamiaj ponownie, to weźmiemy i usuniemy, nie uruchamiaj ponownie, sound. Zobaczmy, są Blaster 1.5. Czyli tu ma być dyskietka numer 3. Czyli dyskietka numer 3. I tutaj trzeba zmienić na A. Damy OK. Może to jest są Blaster 1.5. Dyskietkę damy numer 4. Damy OK. No i co? 227? Nie. Czyli słuchajcie, muszę się jednak zdoktoryzować, które to były. Dobra, to na tą chwilę to jest wszystko. Windows się zainstalował, jest problem z kartą muzyczną, ale myślę, że sobie z tym poradzę, tylko będę musiał się zastanowić, jak to tutaj wziąć i zainstalować. Tutaj damy anuluj, nie uruchamię ponownie. Dobra, czyli mamy Windowsa 3.1 zainstalowanego, zainstaluję tylko Windows, sterowniki pod kartę i w następnym odcinku instalujemy skaner. Także na tą chwilę się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Odcinek był trochę przedłużony, ale myślę, że fajnie sobie było przypomnieć, jak wygląda Windows 3.1, więc nie przedłużając, w następnym odcinku się widzimy, instalujemy skaner i wypróbujemy skaner. Pozdrawiam, cześć.